Popularne powiedzenie mówi, że w Melbourne tak szybko zmienia się pogoda, że w ciągu jednego dnia można doświadczyć wszystkich czterech pór roku. Mimo to miasto to wielokrotnie zdobywało i nadal zdobywa nagrody w konkursach na najlepsze miasto do życia na świecie. Przez najbliższe kilkanaście minut sprawdzimy, co takiego Melbourne ma w sobie. Zapraszam do wspólnego zwiedzania. Odcinek zaczynamy oczywiście od zwiedzania samego centrum Melbourne, a później zobaczymy, co można znaleźć ciekawego w okolicy miasta. Melbourne położone jest nad rzeką Yarra. Na jej południowym brzegu znajduje się popularny deptak, przy którym znajdują się liczne puby i restauracje, w których życie tętni szczególnie wieczorem. Niedawno rozpoczęło się lato, a zbliżają się święta. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia oraz jednocześnie premiera najnowszego odcinka Gwiezdnych Wojen, w centrum miasta ustawiono wielką choinkę oraz model w skali 1:1 TIE Fightera. Na placu Federacji niedawno wybudowano bardzo ciekawy, charakterystyczny inny budynek, który mówi się, że podzielił miasto na tych, którzy go uwielbiają i którzy go nienawidzą. Ale w tym miejscu również postawiono ekran z dodatkową kamerą, która filmuje przechodniów i wyświetla zaraz to na wielkim ekranie. W normalny dzień przechodnie mogą się obserwować, a na czas świąt dodano motyw świąteczny i każdy przechodzień dostaje swojego elfa. W centrum Melbourne można znaleźć wiele ciekawych zaułków pełnych sztuki ulicznej. Jednym z bardziej unikatowych miejsc tego typu jest alejka poświęcona kapeli AC/DC. Kilka uliczek dalej od AC/DC Line znajduje się również znana, podobna uliczka pełna graffiti i malowideł ściennych. Że Melbourne to nowoczesna i przestronna metropolia, nie trudno o małe klimatyczne uliczki pełne kawiarenek i restauracyjek, takie jak właśnie ta za mną. I właśnie dzięki tym uliczkom Melbourne nazywana jest przez niektórych stolicą kawy Australii. Jako że w takich miejscach odzywa się moja hipsterska dusza, oczywiście zakupiłam sobie kawę. Wasze zdrowie.
samego centrum Melbourne jeździ darmowy tramwaj. Zakupiłam czereśnie! Zakupy zrobione. Czereśnie naprawdę bardzo dobre, prawie jak ty w domu. A teraz kilka słów o tym targu. Targ nazwany został na cześć Królowej Wiktorii i ma ponad 1000 stanowisk i można dostać na nim praktycznie wszystko, od owoców, warzyw, poprzez mięso, owoce morza, aż po ubrania i sprzęty gospodarstwa domowego. Pod koniec XIX wieku, kiedy targ był jeszcze bardzo mały, tuż obok niego znajdował się cmentarz. W momencie, kiedy zapotrzebowanie klientów wzrosło i postanowiono rozbudować targ, trzeba było przenieść istniejące groby z cmentarza. Przeniesiono jednak tylko część tych grobów i część z nich wciąż znajduje się pod terenem targu. Melbourne, jak większość miast australijskich, ma bardzo dużo terenów zielonych, dlatego odwiedzamy jeden z miejscowych parków, jeden z większych. I jest tu jedna bardzo ciekawa miejscówka, którą odwiedzimy. Tym miejscem jest oryginalny dom rodzinny kapitana Jamesa Cooka, który został przeniesiony z Wielkiej Brytanii w to miejsce cegła po cegle, przywieziony w beczkach na statku i odtworzony wedle oryginału. Co ciekawe, kapitan Cook nigdy nie mieszkał w tym domu, w tym miejscu. Dotarliśmy pod Teatr Książęcy, który tymczasowo został przerobiony na Teatr Harry'ego Pottera i jest w nim wystawiana sztuka Harry Potter i Przeklęte Dziecko. I jak wiemy, są osoby, które przyjeżdżają z różnych zakątków świata i Australii, szczególnie właśnie specjalnie na tą sztukę. Nasz kolejny przystanek to MCG, czyli Melbourne Cricket Ground, stadion do krykieta. Nie jesteśmy wielkimi fanami tej gry, tak naprawdę nawet nie znamy za bardzo zasad, jak chyba większość mieszkańców Polski, ale co ciekawe, co nas przyciągnęło do tego stadionu, to jest to 10. największy stadion na świecie. Mieści ponad 100 tysięcy ludzi podczas jednego wydarzenia. Wielkość tego obiektu dowodzi, jak popularnym sportem w Australii jest krykiet. Zaraz za rugby oczywiście. Odjechaliśmy kawałek od centrum Melbourne, które widać za mną. I pierwsze miejsce, które odwiedzamy, to plaża w Brighton, znana z kolorowych domków plażowych wypełniających tą plażę. Podczas całej podróży po Australii już kilkukrotnie trafialiśmy na pociągi parowe, które bardzo chcieliśmy zobaczyć. Niestety nigdy nie udało nam się być na czas, żeby zdążyć na ich przejazd. Ale tym razem wszystko wskazuje, że się uda i jesteśmy w miejscu widokowym i będziemy obserwować przejeżdżającą na tym moście kolejkę parową, znaną tutaj Puffing Billy. Przejechał, a my ruszamy również dalej. Jedziemy na Phillip Island,
żeby podpatrzeć troszkę dzikiej przyrody. Ostatnim miejscem, które odwiedzamy w okolicy Melbourne, jest wyspa Phillip Island. I ta wyspa jest bardzo popularna wśród mieszkańców Melbourne na weekendowe wyjazdy i właśnie znajdujemy się na jej cypelku i stąd możemy obserwować wyspę, nie tą dużą, tylko tą małą płaską, na której żyje około 16 tysięcy fok. Niestety są tak daleko, że można je jedynie obserwować przez załączone tutaj na wzgórzu specjalne lornetki. Cypel ten zamieszkały jest również przez liczną grupę pingwinów małych. Specjalnie dla nich zostały tu wybudowane domki lęgowe. W tych małych domkach mieszkają obecnie małe pingwinki i czasami widać któregoś z nich, który nieśmiało zagląda na zewnątrz. Nieopodal tego miejsca odbywa się codziennie wieczorem słynna parada pingwinów, kiedy to dorosłe osobniki wracają z oceanu do właśnie swoich gniazd. Jednak została ona przekształcona w tak popularną i obleganą atrakcję turystyczną, że nie będziemy z tego raczej korzystać. Na wyspie znajduje się nie lada gratka dla fanów motoryzacji. Otóż znajduje się tu tor wyścigowy, na których odbywa się Grand Prix. Obecnie trwają tylko jakieś treningi albo prywatne jazdy. Niestety nie można wejść w tym momencie do środka, stąd nagrywamy przez płot. Spędziliśmy dwa fantastyczne dni na wyspie Phillipa i już wiemy, dlaczego mieszkańcy Melbourne wybierają właśnie to miejsce na weekendowe wyjazdy. I w tej sielankowej scenerii zakończymy ten odcinek. Dziękuję ślicznie za oglądanie. I subskrybujcie, aby nie przegapić dalszych odcinków, bo w następnym odcinku przeniesiemy się w czasie i dopadnie nas niebezpieczna gorączka. Wyspa ta jest bardzo popularna, ponieważ można tutaj robić wiele rzeczy. Cypel ten zamieszkują pingwiny małe i właśnie wybudowane zostały dla nich domki le... Cypel ten zamieszkują pingwiny małe. Wyciągnij może ręce z kieszeni. Na wyspie znajduje się nie lada gratka dla fanów motoryzacji. Otóż jest tutaj położony tor. Wyścigowy. Wyspa naprawdę bardzo ciekawa i już wiemy, dlaczego Dlaczego mieszkańcy Melbourne wybielają. Jezu, co mi się dzieje? Nie wiem, mówić.
no,